połowie maja w naszym mieście zorganizowano warsztaty muzyki liturgicznej skierowane do mieszkańców. Poprowadzili je kompozytorzy Piotr Pałka i Anna Strzelczyk-Cichosz. To są drugie warsztaty, z tym, że mieliśmy parę lat przerwy, nie tylko pandemicznych, ale takich organizacyjnych. Tutaj trzeba było zebrać jakby na nowo ekipę, która chciała się zaangażować. Natomiast ja ogólnie w Kozienicach jestem, bo ja jestem z Kozienic i tutaj mieszkam. Natomiast tutaj Piotr przyjechał do nas z samego Krakowa. Przyjechał, poprowadził warsztaty z mieszkańcami i podzielił się z nami swoimi wrażeniami. Wspaniali ludzie, wspaniała atmosfera tego miejsca, ludzi, którzy przychodzą na weekend, oddają swój czas, chcą się szkolić, chcą wzmacniać swoje umiejętności wokalne, ale finalnie, co jest najważniejsze, chcemy wspólnie razem zawsze wyśpiewać chwałę Bożą na mszy, na liturgii, która wieńczy takie spotkanie. Trzydniowe warsztaty rozpoczęto 19 maja w Ogrodzie Jordanowskim, gdzie odbywały się ćwiczenia emisyjne i próby. W zajęciach udział wzięło 39 wokalistów i instrumentalistów. Byli to głównie kozieniczanie, ale również mieszkańcy innych miejscowości z regionu radomskiego, a także z Lublina. Wśród uczestników byli zarówno dorośli, jak i młodzież, osoby posiadające wykształcenie muzyczne i amatorzy. Przez 3 dni wspólnie uczyli się utworów skomponowanych przez prowadzących. To już jest taki skład, z którym można robić praktycznie wszystko. To jest skład kameralny, ale w takim składzie, w takiej grupie bardzo dobrze się pracuje, bo są też warsztaty w Polsce bardzo duże, ponad 200 osób, ale te składy kameralne małe są świetnym czasem i momentem, żeby wspólnie się poznać, porozmawiać i bardzo łączą, tworzą wspólnotę. Warsztaty miały charakter muzycznych rekolekcji. Wydarzenie zakończono niedzielną mszą w kościele Świętego Krzyża. Za niecodzienną oprawę muzyczną i występ pełen wzruszeń nagrodzono muzyków i śpiewaków zasłużonymi brawami. Były też podziękowania od księdza proboszcza Dariusza Sałka oraz od uczestników warsztatów dla prowadzących. Ci zapowiedzieli, że z chęcią spotkają się ponownie w Kozienicach z rozśpiewanymi mieszkańcami. Z wielką radością chciałem tutaj zaprosić wszystkich, którzy będą nas słuchać, oglądać, żeby słuchali, kiedy będzie kolejna sesja, żeby koniecznie przyszli na warsztaty.